Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku i na początku muszę powiedzieć, że bardzo cieszy mnie fakt, że kiedy interesują Was jakieś kosmetyki, od razu się do mnie zgłaszacie i chcecie poznać moją opinię na ich temat. To jest niesamowite, bo widzę, że ufacie moim poleceniom, ufacie moim doświadczeniom z pewnymi markami. Wiecie, że intensywnie testuję różne kosmetyki dla Was i tak też właśnie stało się w przypadku marki Kiko Milano. Od jakiegoś czasu dostawałam od Was pytania, co sądzę na temat kosmetyków pielęgnacyjnych z różnych serii, różnych kosmetyków właśnie od Kiko Milano. I przyznam Wam się szczerze, że ja bardzo sceptycznie podchodziłam do tych kosmetyków. Dlaczego? Dlatego, że Kiko Milano kojarzy mi się głównie z makijażem. I takie też były moje pierwsze doświadczenia z tą marką. Bardzo dawno, wiele lat temu. To było jeszcze w czasach, kiedy prowadziłam tylko i wyłącznie mojego bloga i pamiętam jak dziś, że pierwsze kosmetyki marki Kiko Milano, które przetestowałam, to były lakiery do paznokci i byłam z nich całkiem zadowolona. Później zaczęłam testować również kosmetyki do makijażu. Dlaczego? Dlatego, że były tanie, że można było je dostać w różnych miejscach, wtedy jeszcze można było je zamawiać przez internet, a ja miałam taką możliwość, że będąc we Włoszech, odwiedzałam sklepy Kiko i kupowałam produkty, których nie można było dostać na naszym rynku. Ale tak jak mówię, to były dawne, dawne czasy. Później pojawiły się sklepy Kiko i dziś już ich nie ma. Nie wiem, co takiego się stało i dlaczego, ale bardzo często odwiedzałam te sklepy i uwielbiałam robić tam zakupy, jeśli rozmawiam o kosmetykach makijażowych. I pamiętam też, jak dziś, że uwielbiałam rozświetlacze od Kiko. Rozświetlacze i róże do policzków. To były jedne z moich ulubionych produktów. Ale prawda jest też taka, że nigdy nie przyglądałam się produktom pielęgnacyjnym. A no właśnie, marka Kiko zawsze kojarzyła mi się z tą marką, która idzie w kierunku kosmetyków makijażowych. Zresztą był też taki czas, nawet tutaj na YouTubie, że bardzo dużo osób, bardzo dużo dziewczyn tworzących swoje filmy na kanałach tutaj na YouTubie polecało właśnie kosmetyki kolorowe od Kiko i nikt nie mówił o pielęgnacji. Ale właśnie ostatnio jakoś tak coraz częściej zaczęłam dostawać od Was pytania o tę pielęgnację. Nie wiem, z czym to jest związane. Czy pojawiały się takie publikacje na YouTubie, być może na blogach, gdzieś w internecie. Ja tego nie śledziłam. I zaczęło mnie troszeczkę to intrygować. Dlaczego tak często dopytujecie o te kosmetyki? Z jednej strony tanie, z drugiej strony bardzo fajna oferta. I w końcu podjęłam decyzję, że przetestuję te produkty i wypowiem się troszeczkę więcej właśnie na temat pielęgnacji. A wy wiecie, że ja nie jestem, jak to się mówi, frykiem makijażowym, więc ten dział sobie zostawimy, natomiast pielęgnacja to jest coś, co ja uwielbiam. No dobrze, zacznijmy od takich najważniejszych informacji. A mianowicie takich, że marka Kiko Milano jest marką włoską i powstała w 1997 roku, więc można powiedzieć, że nie jest to marka stara, ale marka, która pojawiła się jakiś czas temu i już podbiła serca swoich klientek. Oficjalnym dystrybutorem produktów marki Kiko Milano w Polsce są drogerie Tagomago i tam znajdziecie naprawdę szeroką ofertę, jeśli rozmawiamy o tej marce. Zarówno produkty do makijażu, akcesoria, produkty pielęgnacyjne do twarzy i do ciała, bo takie kosmetyki posiada w swojej ofercie Kiko. I Kiko jest marką, która stawia na jakość swoich produktów, na ich dopasowanie do potrzeb swoich klientek, ale również zwraca uwagę na innowacje, właśnie na potrzeby, na kolorystykę, na nowe technologie i ta oferta marki Kiko Milano cały czas się zmienia, cały czas pojawiają się nowe produkty, czy to w nowych opakowaniach, czy to udoskonalone formuły, czy takie kosmetyki, które będą skierowane do potrzeb właśnie Waszej skóry. Nie są to najdroższe produkty, tutaj też trzeba o tym powiedzieć, ale muszę Wam tutaj wspomnieć, że ja przeglądając ofertę
produktów pielęgnacyjnych, zwróciłam uwagę na to, że składy są całkiem ciekawe. Te kosmetyki mają naprawdę wiele do zaoferowania i mimo tego, że jest to marka, która gdzieś tam z tyłu głowy kojarzy mi się z produktami makijażowymi, to jednak ta pielęgnacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Zastanawiając się nad tym, które kosmetyki wybrać, żeby je najlepiej dla Was przetestować i móc się na ich podstawie wypowiedzieć, stwierdziłam, że muszą to być produkty do oczyszczania, ponieważ Wy wiecie, że ja bardzo przykładam uwagę do tego, jak oczyszczamy naszą skórę, w jaki sposób i jakie to będą produkty. Oczyszczanie, złuszczanie jest to podstawa naszej pielęgnacji. Ale stwierdziłam, że wybiorę też krem i wybiorę krem do twarzy, który można stosować na twarz, szyję i dekolt, oraz krem pod oczy. No bo kremy pod oczy to też jest coś, co bardzo Was interesuje. Dodatkowo też moją uwagę przykuł, słuchajcie, taki krem, można powiedzieć błyszczyk troszeczkę od Akiko, który ma powiększyć nasze usta, ale też je intensywnie nawilżać. I o nim wypowiem się już na sam koniec, ale właśnie, zacznijmy od tej pielęgnacji. Zdecydowałam się na piankę oczyszczającą, która jest dopasowana do potrzeb mojej skóry, czyli do skóry normalnej i mieszanej. Wybrałam również tonik oczyszczający i matujący, który, tak jak mówię, również jest skierowany do mojej skóry, ale również do skóry tłustej. Wybrałam krem na dzień, liftingujący, matujący z SPF 15 i wybrałam krem pod oczy, który również ma delikatnie liftingować. I na podstawie tych produktów dzisiaj chciałabym się wypowiedzieć w filmie. Oczywiście, żeby móc całkowicie podkreślić, jaka jest marka Kiko Milano, jeśli rozmawiamy o pielęgnacji, trzeba by było przetestować wszystkie produkty. Jest to niemożliwe w przypadku mojej skóry, ponieważ w ofercie marki Kiko Milano mamy produkty również do skóry suchej, do skóry normalnej, a ja posiadam mimo wszystko jednak mieszaną i dojrzałą. Zresztą Was tutaj na moim kanale też jest więcej, jeśli mówimy o tej skórze bardziej takiej po 30, więc myślę, że te produkty powinny Was zaintrygować. Lecimy z kosmetykami i na początek właśnie pianka. Pianka dla mnie musi być o fajnej konsystencji, czyli takiej, która nie jest, jakby Wam to dobrze opisać, taka szorstka i mocno zbita. Musi to być pianka delikatna, która ma fajne substancje oczyszczające w składzie, delikatny zapach i będzie sprawdzała się w porannej i wieczornej pielęgnacji. Oczywiście zwracam uwagę również na to, jak działa pompka, czy dobrze się ten produkt aplikuje, w jakiej ilości też wyciska się ten produkt na dłoń i możemy go stosować na naszą twarz. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że plusy. Mam piankę o bardzo fajnej, przyjemnej, takiej lekkiej konsystencji. To nie jest zbita pianka, ale jedna pompka spokojnie wystarczy Wam na użycie jej na okolice twarzy, szyi i dekoltu, czyli mamy produkt, który jest wydajny. Zapach delikatny, przyjemny, sprawdzi się w przypadku wszystkich osób, nawet takich, które nie lubią kosmetyków zapachowych. Nie będzie Was podrażniał, nie będzie Wam sprawiał takiego uczucia, że no nie do końca jest to przyjemne, nie lubię tak mocno zapachowych produktów. Nie, tutaj mamy naprawdę bardzo przyjemną piankę. Nie podrażnia, nie przesusza, nie powoduje ściągnięcia, nie ma takiego efektu po umyciu, że ta skóra jest mocno napięta, ale rzeczywiście bardzo ładnie doczyszcza naszą skórę. Robiłam sobie takie specjalne testy z płatkami i nie tylko i powiem Wam, że świetnie się ona sprawdza. Nie jest to produkt drogi, testowany dermatologicznie o pojemności 150 ml, więc całkiem dobrej. I mamy przydatność od otwarcia 12 miesięcy, więc spokojnie wykorzystacie tę piankę przez dłuższy czas i tak jak mówię, możecie ją stosować i w porannej pielęgnacji, i w wieczornej pielęgnacji, w drugim kroku oczyszczania. Bardzo fajny produkt. Kochani, tonik. Jak widzicie, jestem już tutaj prawie przy końcówce jego stosowania. Tutaj również mamy pojemność 200 ml i 12 miesięcy przydatności od otwarcia. Bardzo fajne opakowanie, wygodne w użyciu. O, opakowania plastikowe. I teraz tak, to jest tonik z serii Sebo Balance, który ma delikatnie oczyszczać, ale również matowić naszą skórę. Przeznaczony do skóry
mieszanej i tłustej. I rzeczywiście w składzie tego toniku mamy bardzo ciekawe substancje aktywne. Oprócz tego, że będzie on tonizował naszą skórę, będzie ją też delikatnie nawilżał, to będzie sprawiał, że po jego użyciu rzeczywiście ta skóra stanie się tak lekko matowa. Ale żeby ona stała się matowa, musimy poczekać, aż substancje aktywne zadziałają na naszą skórę i on się też wchłonie. Ale tutaj w przypadku tego produktu nie ma też takiego efektu ściągnięcia, napięcia, co może Wam się kojarzyć, jeśli rozmawiamy o kosmetykach matujących, oczyszczających. Pachnie bardzo delikatnie, bardzo przyjemnie, nie podrażnia, nie uczula, nie powoduje, że pojawia się jakieś pieczenie w okolicy oczu, uzawienie. To jest też naprawdę dobry produkt i też mogę Wam go gorąco polecić. No i teraz coś, na co pewnie czekacie, czyli te oto kremy. Nie będę dzisiaj wypowiadać się bardzo, bardzo długo na temat kremu liftingującego, matującego na dzień, ponieważ na moim blogu znajdziecie post. Post z recenzją właśnie tego kremu. I tam skupiłam się na konsystencji, na zapachu, który urzekł mnie od momentu otwarcia tego słoiczka, ale przede wszystkim też na substancjach aktywnych i na działaniu. I mimo tego, że w nazwie mamy liftingujący, niech Was to nie zmyli, bo nie ma takich kosmetyków, które będą liftingowały nam skórę. Owszem, on daje taki lekki efekt napięcia, delikatnie też skóra jest po nim matowa, ale stanowi on świetną bazę pod makijaż, ma te substancje aktywne, o których wspominałam w poście, bardzo fajne substancje aktywne, jest baza produktu, na której nam zależy, mamy delikatny SPF, czyli 15, kosmetyk, który polubią w szczególności osoby posiadające skórę mieszaną, normalną i tłustą oraz dojrzałą, ale też sprawdzi się przy innych typach skóry. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do lektury posta na moim blogu. Oczywiście link do niego znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. No i teraz krem pod oczy. Ja bym powiedziała, że to jest taka perełka. Krem, który ma bardzo fajną konsystencję. Bo z jednej strony można by było pomyśleć, że jest to taka konsystencja dosyć treściwa, ale jest ona kremowa. Coś dla kobiet, ale również panów, osób, które lubią właśnie takie gęstsze kremy pod oczy do stosowania w tej okolicy, ale niezbyt takie zbite, nie tłuste, nie lepkie, to jest właśnie to. Podoba mi się bardzo w tym kremie, że mamy fajne opakowanie z pompką, dzięki czemu też dozuje się odpowiednia ilość produktu. Pojemność standardowa 15 ml i przydatność od otwarcia 6 miesięcy, czyli w sam raz taki idealny czas na wykorzystanie kremu. Bardzo fajne substancje aktywne również w składzie, substancje bazowe, ale to jest też taki krem, który muszę Wam powiedzieć, że momentalnie pięknie wchłania się tutaj w okolicy oczu. Można też go sobie tutaj podciągnąć nieco wyżej i zastosować na właśnie te zmarszczki, takie mimiczne, kurze łapki. Ja go dodatkowo jeszcze stosuję tutaj w tej okolicy, żeby sobie rozmasować tak zwaną lwią zmarszczkę. I świetny produkt pod korektor. Nawet się nie spodziewałam, że tak fajnie będzie pracował na nim korektor. W takim sensie, że nic mi się tutaj absolutnie nie dzieje w tej okolicy. Przetestowałam różne korektory, nic mi się nie roluje. I wiecie co, po zastosowaniu tego kremu zauważyłam, że ten korektor bardzo ładnie się trzyma, nie wchodzi w zmarszczki i też nie pojawia się taki efekt przesuszenia po kilku godzinach. Czy liftinguje? No tutaj bym się nad tym zastanawiała, ale też bardzo ładnie rozświetla tę skórę właśnie tutaj w tej okolicy. Świetny krem, naprawdę za niedużą cenę, bardzo fajny krem o bardzo fajnej konsystencji, nie podrażnia oczu, nie powoduje ich przesuszenia tutaj w tej okolicy, tej skóry wokół oczu, jej przesuszenia, nie powoduje pieczenia, oczy nie łzawią, stosowałam go wieczorem, stosowałam go rano, naprawdę bardzo ciekawy krem. I tak jak powiedziałam na początku dzisiejszego filmu, wisienka na torcie, czyli właśnie ten nawilżający, powiększający usta krem, który zresztą też dzisiaj mam na moich ustach w odcieniu 02 transparentnym, chociaż
On jest w takiej białej konsystencji i ja też robiłam jego taką głębszą recenzję na moim Instagramie. Od momentu, kiedy ten krem zaczęłam stosować na moich ustach, zaczęłam też dostawać bardzo dużo pytań, co ty na tych ustach masz? I wiecie co? To jest genialny produkt. Niesamowicie długo nawilża usta. Nie lepi się, nie klei. No może tak delikatnie się lepi, no bo mamy tutaj taką warstwę, powiedziałabym, błyszczyka, która pięknie tutaj rozświetla tę okolicę właśnie naszych ust. Bardzo długo się na nich utrzymuje, ale ten efekt nawilżenia, który się pojawia, jest super. On ma taki zapach delikatnie, powiedziałabym, miętowy, cukierkowy, takie połączenie bardzo przyjemne i też przez to w momencie, kiedy nałożymy go sobie na usta, to czujemy takie delikatne schłodzenie, ale nie ma tutaj mowy o żadnym mrowieniu, jakimś intensywnym powiększeniu ust, raczej powiedziałabym, że to jest taki efekt delikatnie optyczny, natomiast jestem zachwycona tym, jak cudownie ten krem nawilża usta, to jest zbawienie. On jest dostępny też w kilku wersjach kolorystycznych, oczywiście w drogerii Tagomago. Polecam z czystym sumieniem. No to teraz czas na moje podsumowanie. Podsumowanie mojej opinii o produktach pielęgnacyjnych od Kiko Milano na bazie tych kosmetyków, które przetestowałam. Tak jak Wam powiedziałam, w ofercie jest ich zdecydowanie więcej. Są one dopasowane do potrzeb naszej skóry i żeby tak w 100% powiedzieć Wam, że te kosmetyki pielęgnacyjne od Kiko Milano są genialne, musiałabym przetestować wszystkie produkty. Tego zrobić się nie da, ponieważ tak jak mówię, produkty pielęgnacyjne powinny być dopasowane do potrzeb naszej skóry. Ale na bazie takiej mojej analizy, jeśli chodzi o stronę, na stronie tych produktów dostępnych na stronie w drogerii, mogę powiedzieć, że mamy fajne bazy produktów pielęgnacyjnych i mamy ciekawe substancje aktywne. Mamy kosmetyki dopasowane do potrzeb naszej skóry i mamy takie produkty, które są podstawą pielęgnacji, czyli marka skupia się na nawilżaniu, na oczyszczaniu, na tonizowaniu, na produktach pielęgnacyjnych w okolice oczu. I teraz tak, te kosmetyki, które mamy dostępne, pielęgnacyjne kosmetyki w ofercie, ciekawie są połączone z makijażem. O co mi tutaj chodzi? Marka widać, że przykłada uwagę do tego, żeby formuły tych produktów były tak, formuły tych kosmetyków były tak przygotowane, by dobrze łączyły się z produktami makijażowymi. Czyli ten makijaż będzie przedłużeniem naszej pielęgnacji, takim uzupełnieniem naszej pielęgnacji, a pielęgnacja będzie dawać naszej skórze to, co jest jej potrzebne. I tak jest właśnie w przypadku tych kosmetyków. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, a dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie nastawiona i z przyjemnością przetestuję jeszcze kilka innych produktów, które sobie tam wypisałam na liście, żeby wydać głębszą opinię na temat Kiko Milano, ale dziś już mogę Wam powiedzieć, że są to kosmetyki niedrogie, kosmetyki ciekawe, warto się nimi zainteresować i warto wybrać sobie wśród całej tej oferty pielęgnacyjnej takie produkty, które będą dopasowane do typu Waszej skóry, do tego, co jest potrzebne Waszej skórze, na co wystawiacie i myślę, że będziecie zadowoleni. I na sam koniec muszę Wam powiedzieć, że przeczytałam sobie kilka opinii na temat kosmetyków pielęgnacyjnych, serii pielęgnacyjnej od Kiko Milano, które są dostępne w internecie. I rozmawiałam też z innymi blogerkami, które już kilka dobrych lat temu testowały te kosmetyki i wszystkie powiedziały, że były bardzo pozytywnie zaskoczone. Że właśnie nie spodziewały się, że te kosmetyki od Kiko Milano, kosmetyki pielęgnacyjne, będą tak dobre jakościowo, jak produkty do makijażu. I często rozmawiamy sobie o tym, że cena nie zawsze idzie w parze z jakością. I tutaj mam na myśli zarówno kosmetyki tanie, jak i kosmetyki bardzo drogie. Ale w przypadku Kiko Milano i tych produktów, które przetestowałam, muszę Wam powiedzieć, że jednak cena idzie za jakością. A nawet cena jest bardzo dobrze dopasowana do tego, co znajdziemy w tych produktach i jak one będą działały. Fajne, godne zainteresowania, sprawdzenia, polecam. Kochani, dajcie koniecznie znać w komentarzach pod dzisiejszym filmem, czy znacie markę Kiko Milano. A jeśli tak, to z jakich produktów przede wszystkim ją znacie? Czy stosowaliście już w Waszej pielęgnacji kosmetyki właśnie
pielęgnacyjne, kosmetyki do skóry, dopasowane do potrzeb Waszej skóry. Jaka jest Wasza opinia na ich temat? Być może będzie ona podobna do mnie, mojej, a być może też będzie się różnić. Jestem bardzo ciekawa, dajcie koniecznie znać, a tymczasem dziękuję Wam za uwagę, przypominam o linkach. Mam też dla Was kod zniżkowy, który dostałam od drogerii Tagomago właśnie na produkty od marki Kiko Milano. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!